W dniu wczorajszym była przeprowadzona kontrola przez sanepid. Okazało się, że woda nie spełnia standardów, warunków do tego, aby ludzie mogli przebywać w wodzie. Dlatego została podjęta decyzja o zamknięciu kąpieliska. Z tego co wiem, jest to wykwit sinic, które co roku przysparzają nam troszeczkę problemu w zależności od warunków atmosferycznych, a mamy warunki sprzyjające do rozwoju właśnie tego typu glonów. No, wysoka temperatura w dzień. W nocy ta temperatura spada też nieznacznie, utrzymuje się tam w okolicach 20 stopni, co sprzyja rozwojowi, tak? I w tym momencie mamy właśnie taki szczególny wykwit tych sinic. Każdy organizm indywidualnie reaguje na sinicę, od wysypki poprzez biegunki i tego typu rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy no, widzimy osoby, które próbują do wody wejść, reagujemy tak, ostrzegamy czy przez megafon, czy gwizdkiem, że jest zakaz kąpieli i nie mamy z tym problemu. Ludzie rozumieją jednak, mimo tego upału, no, zakaz jest respektowany przez ludzi. Czekamy na ponowną kontrolę sanepidu, która stwierdzi, czy ta woda nadaje się do kąpieli, czy nie.